552 osoby objęte kwarantanną w Dziemianach. Pierwszy przypadek koronawirusa wśród nauczycielek szkoły w Dziemianach wykryto w czwartek. Okazuje się, że jedna z nauczycielek poczuła się źle i udała się po poradę lekarską do lekarza POZ. Lekarz po badaniu postawił diagnozę – podejrzenie COVID-19. W Dziemianach w sumie jest 552 osoby są na kwarantannie, czyli to są osoby, które są w kontaktu z osobami zarażonymi SARS-CoV-2 i ich rodziny, zgodnie z przepisami. Natomiast w izolacji na terenie całej gminy Dziemiany są 3 osoby, to są te, które mają stwierdzone SARS-CoV-2. I z tym, że ze szkoły w Dziemianach są 2 osoby, 2 nauczycielki. Wykryto to w następujący sposób, że jedna z pań się źle czuła, nauczycielka. I ona poszła do lekarza POZ-u w Dziemianach i w Dziemianach lekarz mówił, że może to być, no właśnie, że może to być COVID, bo ona miała zanik smaku i węchu. I ona podała kontakty. I okazało się, że ta jej koleżanka następny dzień też się źle czuła, do której ona dała kontakt. I obie je wymazaliśmy i obie były plusowe. One chodziły niestety do szkoły. Teraz w związku z tym taka akcja. Obie nauczycielki, u których wykryto patogen, oprócz problemów ze smakiem i węchem, czują się dobrze.